Halo, halo. Dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Co by było gdyby? W dzisiejszym odcinku zadamy sobie pytanie. Co by było gdyby Zoe wystąpiła w wariackim wyścigu? Zapraszam do oglądania. Zoe już zdążyliśmy poznać w Zemście Wyspy, czy też w Plejadzie Gwiazd. W dużym skrócie, dziewczyna, która jest tak jak w przypadku Bridget, dziewczyną o ciepłym sercu. I też tak jak w przypadku Bridget, potrafi się postawić. W Zemście Wyspy pokazała swoje drugie oblicze, czyli komando Zoe, i przez chwilę pokazała swoją drugą stronę. Doszła do połączenia drużyn i prawie do finału, bo była w finałowej trójce. Niestety potem miała bliskie spotkanie z toaletą. Później w Plejadzie Gwiazd została oszukana przez Mala, który udawał Mike'a. I kiedy każdy próbował jej to powiedzieć, to nikomu nie wierzyła do pewnego momentu, kiedy to sama nie zdemaskowała Mala. Zaszła do finału, gdzie wygrała $1 000 000. Patrząc teraz na Zoe, no to można śmiało powiedzieć, że troszkę swoje wycierpiała w totalnej porażce. Więc jak myślicie, nawiązując do poprzedniego odcinka, gdyby dogadała się za kulisami z Bridget, to mogłyby one zrobić fajny team w wariackim wyścigu? Czy może jak nie z Bridget, to z kimś innym poza Mike'iem zrobiłaby fajny team i zaszłaby daleko? Czy łyżwiarze by ją wyrolowali tak jak prawie każdego w grze? Dajcie znać na dole, to by było na tyle. Nowe osoby zapraszam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę lub w dół, jak się spodobało, bądź też i nie. Oraz udostępnijcie ten film tak, abyśmy mogli wspólnie rozwinąć ten kanał. Na razie, trzymajcie się i cześć!